Witam serdecznie, siemanko. Dobra informacja dla fanów Cyberpunka 2077. Długo utrzymywany w tajemnicy dodatek w końcu oficjalnie został potwierdzony. Studio CD Projekt Red zapowiedziało pierwszy fabularny dodatek o nazwie Phantom Liberty, czyli Widmo Wolności. Utrzymywany w klimatach thrillera szpiegowskiego dodatek do gry Cyberpunk 2077 ma się ukazać w 2023 roku. Cyberpunk 2077 Phantom Liberty to pierwsze duże rozszerzenie do wydanej w 2020 roku gry RPG pod tytułem Cyberpunk 2077. Za opracowaniem dodatku stoją ojcowie Wiedźmina, czyli studio CD Projekt Red, którzy niedawno pochwalili się pierwszym zwiastunem dodatku. Twórcy gry oświadczyli również, że Widmo Wolności póki co będzie jedynym największym rozszerzeniem tego typu fabularnym, tak więc wraz z ukazaniem się Phantom Liberty powinniśmy oczekiwać zakończenia większego wsparcia dla tej gry. Wiadomo, że patch 1.6 oprócz PC-tów jest ostatnią taką poprawką dla PS4 oraz Xbox One, a kolejna duża aktualizacja dotyczyć ma standardowo PC-tów oraz konsol nowej generacji, takich jak PlayStation 5, Xbox SX czy Google Stadia. Już wiadomo, że dodatek nie pójdzie na konsoli PlayStation 4, gdyż twórcy gry zaprzestali wsparcia konsol starszej generacji. Część graczy pozostających na starszych sprzętach może być niepocieszona tą informacją. Z drugiej jednak strony deweloperzy nie chcą oglądać się na leciwe sprzęty, aby ich gra chodziła wydajniej i to jest po części zrozumiałe. Dzięki odseparowaniu dodatku od starszych sprzętów ma wejść dzięki temu wiele ulepszeń, takich jak nowy system pościgów policji oraz walki w pojazdach. Zoptymalizowany miałby zostać także kod źródłowy samej gry, aby działała ona lepiej i wyglądała efektowniej. Dla posiadaczy PC-ów nic się tutaj nie zmienia. Według zaleceń producenta gra powinna płynnie działać już na kartach GTX 1650 oraz 1060 na średnich oczywiście ustawieniach graficznych. Co wiemy o samym dodatku? Tyle ile widać oczywiście na zwiastunie. Akcja fabuły dodatku ma toczyć się w nowej dzielnicy Night City, obszaru, który wcześniej nie był dostępny. Tematem przewodnim mają być nowe Stany Zjednoczone Ameryki oraz wątek infiltracji tej organizacji. Wiemy, że w grze ponownie pojawi się główny bohater V oraz Keanu Reeves jako Johnny Silverhand. To potwierdza, że mamy do czynienia z dodatkiem do głównej gry, a nie prequelem. Jaką rolę odegra tu Johnny Silverhand, nie wiem. Wiadomo, że scenariusz przewiduje wiele zakończeń, jak to było w podstawowej grze. Także za pomocą save'ów będziemy mogli przywrócić grę, aby sprawdzić inne zakończenia. Analizując sam zwiastun, widać, że zaczyna się od przysięgi lojalności nowym Stanom Zjednoczonym wypowiadanej przez głos V. Po tych słowach spekulować mogę, że V mianowany zostaje na jakiegoś obywatela lub agenta rządowego nowego państwa Stanów Ameryki. Jak pokazują sceny z przysięgą oraz gabinetem politycznym, w którym leży trup, widać, że dodatek będzie miał charakter lekko polityczny. Po tych słowach słychać Johnny'ego Silverhanda, który mówi, że ta przysięga to był zły pomysł. Domyślał się, że główny bohater znów zostanie uwikłany w jakąś brudną robotę i zlecenia do wykonania. Jeżeli macie inne pomysły, o co może toczyć się rozgrywka w nowym dodatku, piszcie w komentarzach, w końcu gra zapowiada się naprawdę ciekawie. Ode mnie w tym odcinku to tyle, po ukazaniu się dodatku zamierzam nakręcić gameplaya, więc jeśli nie chcecie przegapić, koniecznie kliknijcie w dzwoneczek i subskrypcję oraz zostawcie oczywiście kciuka w górę, jeśli film Wam się podobał. Zachęcam również do wsparcia kanału choćby symboliczną kawą, do której linka macie w opisie. Pozdrawiam ciepło i do zobaczenia.